Cześć! Dziś opowiem Wam, w jaki sposób możemy trenować mózg dziecka, czyli trenowanie zmysłów. Przygotowałam dla Was 4 zabawki, tak aby Wam pokazać, w jaki sposób my z Leilą ćwiczyliśmy właśnie mózg. I tutaj zaczynamy od zabawki, która jest twarda, nie jest za duża, dzięki dotykowi. Dziecko stymuluje rączki, wodzi wzrokiem na zabawkę i to właśnie wpływa pozytywnie na rozwój jego mózgu. Czyli zmysł dotyku, zmysł wzroku. Czyli przygotujcie sobie takie 10 minut dziennie, przygotujcie sobie parę zabawek, nie za dużo, różnego rodzaju, czyli małe, większe, twarde, miękkie i ćwiczcie z dzieckiem. I tutaj mamy grzechotkę, czyli najpierw pokazujemy dziecku, czekamy aż się zainteresuje. Pamiętajcie, nie zmuszajcie dziecka, jeżeli nie ma dnia, nie ma ochoty się bawić zabawkami, to zróbcie to w kolejny dzień. Jeżeli chodzi o zabawki, to najczęściej w pierwszym miesiącu życia dziecka najatrakcyjniejszą zabawką właśnie są kontrastowego koloru. Czyli na przykład czarno-białe paski, czerwono-czarne kropki, czy na przykład biało-czerwone kwadraty czy gwiazdki. Oczywiście ważne jest, aby były one różnorodne. I tutaj nadal bawimy się z Leilą grzechotką. I tutaj mamy też chwyt, czyli dodatkowo jeszcze trenujemy chwyt dziecka. Jest zmysł dotyku, wzroku i dzięki temu może dziecko sobie właśnie taką małą zabaweczkę potrzymać i nauczyć się chwytania. Jeżeli dziecko bierze zabaweczkę do buźki, to również trenujemy tutaj ssanie. Czyli odruch, mamy odruch ssania. Czyli bardzo ważna rzecz, trenujemy z dzieckiem dla poprawy rozwoju mózgu i trenujemy podstawowe takie zmysły. I tutaj mamy właśnie kontrastową zabawkę i możemy zauważyć, w jaki sposób dziecko spogląda, czyli z dużą ciekawością. I zobaczcie, taka mała rzecz, a dużo wpływu może dobrze wpłynąć po prostu na rozwój naszego dzieciątka. Czyli dziecko sobie ogląda, dotyka, bierze do buzi i co najważniejsze, stymuluje sobie rączki. I tutaj mamy pluszową zabawkę. Czyli dziecko może zauważyć, że pluszowy miś jest miękki, a inne zabawki były na przykład twarde, różnego kształtu, różnej wielkości. Możemy tutaj zastosować też dużego misia, aby też dziecku pokazać. W tym odcinku tego nie mam, ale polecam Wam jeszcze właśnie pokazanie dziecku dość dużej zabawki, jej wielkości, czyli dziecka wielkości. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.